Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 35. odcinku Pograjmy Gothic 2 Noskruka Wojna z Orkami. W tym odcinku poekspimy sobie jeszcze trochę, zanim udamy się do kamieniołomu. Tam będziemy może 3 odcinki i pewnie będzie koniec gry, także no chciałbym tutaj zrobić jak najwięcej się da jeszcze. Ale jednak kurczę tutaj chciałbym zabić się sfera, który tutaj jest na dole sobie śpi czy coś, ale chyba nie dam rady tak skoczyć, żeby ten się nie zabić. Ewentualnie widziałem parę razy jak na różnych gameplayach osobi się nawet nie wiedziałem o takim bugu, ale w taki sposób bugowali grę, także może by było warto tego spróbować. No nie, ja nie rozumiem. Koleś se machał tak postacią, wiecie, ruszając myszką w tej, jakiś cudem jego postać przeżywała zawsze, także, no nie wiem. O, ognisty ziela, ognisty potrzeba. Fajnie, przynajmniej zdobyliśmy jakieś roślinki. Tutaj, one już nie mają te zwierzątka. O, kolejny stado wilków. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. I kolejny cień na sucie. Sura. No, dobrze mi się dawało, że jest taka nietypowa. Ale nie wiem skąd wziąłem jeszcze drugą, no ale dobra. Punkty haftu się przydadzą. Ojej! Dobra, nie wiem co tu się odwaliło, ale... To jest świat zbugowany. Dobra. Cieniosłup chciał zostać Tarzanem. Przeskoczymy na drugą stronę, bo tu już chyba nie widzę za dwa loty. Tam już jest druga do kanionu, do kamieniołomu, także możemy sobie jeszcze tutaj pobiegać. Przymierzam jeszcze zjeść tutaj te grzyby. Będzie zaraz znowu premia plus 5 do many. Okej. No i zobaczymy co tu się będzie działo. Czy będą jeszcze jakieś trudne stworzenia? Czy będą jakieś warki? Bo jeśli nie, to niepotrzebnie też nakupiłem sobie tych zwojów, gromu i tak dalej. No ale to już nieważne, trudno się mówi. O,
Da ist nichts, nichts zu holen. Wiecie co, tu jest, będzie chyba tak, że ten most będzie prowadził właśnie do kamieniołomu, czyli jakbyśmy szli cały czas tą drogą, to byśmy doszli do tego mostu, który by nas... No, to jest ten sam most, dobra. Co w poprzednim odcinku go widzieliśmy, więc także spoko. I ten by... O, drogowskaz nas prowadzi do wioski rybaków, jak miło. No, tu już jest kamieniołom. Dziki jakieś, to sobie je też możemy zabić. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja. Nichts zu plündern. Du war so atme. No to chyba też jakieś specjalne mikstury. Czy mam taką nadzieję, że przynajmniej jedna z nich była. No, tak jak myślałem. No warto się było rozejrzeć po świecie, choćby było to, żeby się lekko wzmocnić. Myślę, że w tym odcinku może nam się nawet uda pójść do tego kamieniołomu. Tak już mniej więcej wbijam wszystko w okolicy, przynajmniej większość. Z drugiej strony jeszcze zostały nam od strony myśliwych potwory, co tam były, smocze i zębacze i tak dalej. Nimi też się powinniśmy zająć. Szczególnie, że kupiliśmy sobie dość mocne zwoje, to które nam pomogą, a po to je kupowaliśmy właśnie, żeby je zużywać. Tu już mamy wioskę rybacką. No proszę. O, smaczy korzenia, fajnie. Sobie znowu ten, jak się nauczymy eliksiru siły, na który też już mamy punkty nauki, to też nam ładnie skończą znowu statystyki siłą, ile już mamy tych smaczych korzeni. 6, a krzabiu królewskich mamy 7 w kwietniu. Dobra, pora zapisać grę. O.
No, tu jest ścieżka prowadząca do wioski rybaków, także wychodząc stąd będziemy się skierowali na wprost ku farmom i też powybijamy jakieś potwory, jeśli trafimy. No, takie. Ale nie wydaje mi się, żeby już tu coś było więcej. No, chyba nie będzie. Tutaj były te wargi, z którymi mieliśmy problem ogromny w poprzednim odcinku. Plündern. Nichts zu holen. Patrzcie, w końcu są jakieś wargi ładne. No ładnie nam poszło. Tego czarnego bitka zabić na Hakita. Fajnie na mnie. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. O, patrzcie, kolejny szaf królewski. Ileż ich się ten... O, to mi się akurat podoba rozmieszczenie roślin, że faktycznie one są rzadkie, co nie? O, moraki znowu. Że tutaj nie było jakiegoś przegięcia z tym, że... Nie było przegięcia z tym, żebyśmy napotkali na drodze z 20 tych szczałek królewskich i 20 tych, tylko 6 na taki duży świat. W porządku, moim zdaniem. To jest nawet mniej niż na przykład w porównaniu do świata z Gothica jedynki, dwójki, bo wydaje mi się, że Korynis jest jednak mniejsze niż ta wyspa. Ale to może być też moje błędne rozumowanie. Nie, tu już nic nie ma, okej. Okay. Przejdziemy się do majątku ziemskiego i tam skoczymy sobie teleportem do w kierunku obozu myśliwych. Wiecie. W jakim celu? Bo już wspominałem. No co jeszcze się działo w moddingu Gothica podczas gdy nagrywamy sobie tego gameplaya, no i jest ta cała afera z sequelem od Gothica. No cóż, no fajnie, że ten jest coś takiego. Prezentował z moim zdaniem całkiem kilka ciekawych koncepcji, moim zdaniem nawet może by było to lepsze niż Gothic 2, ale to byśmy się dowiedzieli. No ale cóż, no twórcy nie chcą tego najwidoczniej udostępnić i możemy co najwyżej uszanować ich zdanie, no bo co? To jest ich własna praca autorska, do której w ogóle Michael Rowe ponoć mówił, że oni w ogóle nie mają praw autorskich, jako że jest ta, to jest ta część, która nie pracowała nad sequelem i oni nie mają w ogóle praw autorskich do tego sequela, także no nie możemy oczekiwać od nich, że mogą się tak na prawo i lewo rzucać tym ten pierwszym rozdziałem i drugim niedokończonym. Ale to już sprawa. Jeszcze jest ta cała afera się wywołała z Fardingą do czasu, kiedy zobaczycie ten odcinek, już minął pewnie 2 tygodnie. No ale no, powiem wam tak, ludzie, że no, to są zachowania żałosne, bo tutaj no Fardinga widać, że to po prostu chce zrobić fame, a szczególnie, że filmik
powstał, znaczy był nagrana cała akcja 26 listopada i najwidoczniej koleś nie miał pomysłów na film, to rzucił, bo wie po prostu, że podburzy ludzi w ogóle, że zyska znowu fejma na chwilę, także no moim zdaniem no, ludzie takim człowiekiem się nie powinno przejmować w ogóle. To jest coś nie w porządku bardzo, szczególnie, że tu widać jawną manipulację faktami. Widać stawianie biernego oporu, a on mówi, że on nic nie robił. Widać, że nie przestrzegał przepisów w stosunku do tego, że dopóki pracownik policji nie skończy ten, czy policjant, przepraszam, pracownik policji to jest w sumie co innego, nie skończy wykonywać swoich czynności, to powinien zostać w miejscu, także no, po prostu to jest szkoda gadać. A tym całym już dramą Gargamel versus Vardenga to też nie powinni się też, moi drodzy, przejmować, bo no, oni robią te filmy dlatego, bo oni wiedzą, że to będziecie oglądać i wy na zaczniecie nabijać ten. Oni zaczną nabijać hajsy z reklamów, hajsy z reklam. Co prawda tam Vardenga powiedział, że im przekaże cały dochód ten z filmów na jakieś tam akcję charytatywną, nie ma stonogi, ale to tak co innego. Podejrzewam, że to zrobił tylko dlatego, bo by się nie umiał w inny sposób wybronić. A o co mi chodzi, to o to, że najwidoczniej jest potrzeba takich drami w ogóle, bo ludzie to oglądają, a moim zdaniem to nie powinniście się w ogóle tym nie przejmować. W ogóle się tym przejmować, w jaki sposób to oglądać, coś, ignorować to kompletnie i tyle, bo to nie ma żadnego sensu. Spróbujmy sobie zapolować na tego trolla. Nic nie stoi na przeszkodzie. O, tak jest. Więcej krytów. No. Na ziemię orków raczej nie będziemy wbijać. Albo z drugiej strony możemy, bo mamy mimo wszystko zaklęcie gromu. Ono nam powinno znacznie pomóc, ale ja bym tutaj chciał jeszcze się rozejrzeć po tej lokacji. Już tu byliśmy, prawda? Się możemy, ale warto zajrzeć. Tu byliśmy, to były jakieś pełzacze, teraz mi się kojarzy. A, no proszę. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, że tak strzegą te dwa ogniste golemy. I że to nie okaże się kolejnym niewykorzystanym pomysłem. O kurde. Od autora, tylko faktycznie coś tu będzie ciekawego. Da ist nichts zu holen. No nie, w tym odcinku na pewno nie dojdziemy do kamieniołomu, jak tu jest jeszcze tyle fajnych rzeczy. Znaczy nie fajnych, no ale budzących zainteresowanie, że co tam może być, ale no, może się okazać nic z tego, także. Dobra. Da ist nichts zu holen. Jasne, spoko. Uciekniemy nim, potem spróbujemy tam jeszcze. A ja już wiem, chyba tędy po prostu dojdziemy do. Wejdziemy na ścieżkę, która będzie nas prowadzić do tego klasztoru Innosa. Przestali nas skrogonić. Co? Jakim cudem wy tu żyjecie? Przecież to powinno nas zabijać. Nie zgadnę, nas też nas zabije? No, no nie, no serio, twórca coś to narobił. Boże.
zapiszemy na drugim slocie. O. Ściągniemy ten ich do tyłu i zabijemy wszystkich czterech orków za pomocą gromu. Ojej. O. Dobra, wrzucamy sobie pierwszy slot. Nie będziemy jakoś specjalnie kombinować. Ach! W tą stronę poleciałem. To mam nadzieję, że to już jest zapis po zabiciu golemów. No zapisywałem po zabiciu golemów, także no nie powinno być tutaj golemów. No dobra. Ojej. No, wyciągaj broń. Pacan, co za pacan po prostu z NPC. Nikole w ogóle nie zareagował na to, że mu kazałem wyciągnąć broń. Czajcie to? Po prostu se stoi i nie wyciąga broń. No bo po prostu... Nie, w drugą stronę właśnie. O! Sobie trochę żywności znowu. Zaś poleciałem z drugiej strony, co ja to robię. Bo matko kochana. Dobra, chodźmy. Chodź tu, stój, jestem. Wow, ale spadł FPS-ów. Wow, prawie mnie zabił. Huh?
No, tak ledwo, ledwo. Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Takie pomieszczenia właśnie powinna być jak najmniejsza, jak największa liczba FPS-ów, bo mało obiektów widzimy na raz, a tymczasem po prostu twórca i student tak robi, że mamy tutaj największe spadki z niewiadomych przyczyn. Okej. Okay. O nie! Może zjemy ten znowu ten ser czy coś. Właśnie, to jest, sam zachowuje się głupio czasami. No, goście uciekali. I znowu mi w ogóle nie zareagował, jak mu nacisłem, żeby ma wyciągnąć broń. Wziął, schował ten zaklęcie, ale broni nie wyciągnął. No, sorry, ale to nie są bugi z Gothica, bo ja znam się sporo na tych bugach z Gothica i wiem, że takie rzeczy w Gothicu nie występują, a tutaj no, to już jest drugi raz taka sytuacja. Ktoś to jest chyba co najmniej niepoważny. No i uciekaj. No i nie wyciąga tej broni, no. No wyciągaj broń. O. No. Nichts zu plündern. Kolejny, no świetnie. No ładnie. Jeszcze ja bym wiedział, gdzie ta ścieżka mnie w ogóle to zaprowadzi, co nie? Ale na razie poza tymi dwoma, z tymi golemami, które zapowiedziały coś fajnego, wychodzi na to, że nie będzie tutaj praktycznie nic ciekawego. Trochę mnie to boli. No i uciekaj! No i po prostu... Nie, twórca moim zdaniem za dużej ilości rzeczy grzebał, bo to jest niemożliwe, żebyś takie rzeczy kociku ciały.
teraz zareagował, no ale już. Aha, nic nie zadało ten grom na fajnie. Ej. Jak mi się go uda pokonać, to nawet nie najgorzej by było. Dobra. No i nie. Kolejni orkowie. To aż trzech. Może się nie zbliżajmy na razie. Zjemy o, mamy ciągle te gdzie ciemne. Aha, no bo zabraliśmy faktycznie. Kto wie, znowu będzie jakiś może bonus do many. No i pojemy tych pieprzników, może one też będą dawać nam jakiś bonus przy zjedzeniu. No, to już wiemy, znamy kolejną rzecz. Tam po 50 chyba, jak zjemy tych pieprzników, to dostaniemy plus 5 punktów trawień. Tutaj w ogóle zero reakcji znowu. Ja pierdzielę. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Nawet jeśli nie robiliśmy tutaj żadnej fabuły, to trochę żeśmy sobie poekspili. Pójdziemy trochę dalej, zobaczymy, co się będzie dziać dalej w następnym odcinku. Także trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!